Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym let's play do gry Europa Universalis 4 No i kontynuujemy grę po kilku latach No, niestety musiałem przeskoczyć Ponieważ była koalicja Tą, którą przeskakiwałem No dobra, cofałem się w czasie, czyli wczytywałem poprzednią grę W odcinku chyba 10 albo 12 razy No i w końcu udało mi się yy, To była wojna odwetowa Nie wiem dlaczego Dania, ale Dania taką wywołała No i niestety wojnę odwetową zatrzymałem wszystko było w porządku, zatrzymałem wojnę, ale po kilku miesiącach Dania wypowiada mi wojnę. Myślałem, że znowu robią e, ze, przeciwko mnie koalicję. Niestety okazało się, że to była tylko sama Dania. No dobra, to powiedziałem ok. No to odbiłem sobie, no nie odbiłem, ale zdobyłem cztery prowincje. Tak, cztery mogłem więcej, albo jednak nie, chyba więcej nie mogłem. No to dlatego zdobyłem cztery. Bardzo dobrze. Bardzo dużo zrobiłem, no wprawdzie jeszcze się tworzą Ale to mało czasu zostało, naprawdę Co się jeszcze działo? E, Litwa upadła To był event To był jakiś e, event, który po prostu e, Z stabilnej Litwy Zrobił pięć nagle rewolucji No może nie pięć, nie wiem, ale w każdym razie widziałem, że Trzy prowincje nagle zostały okupowane I zaczął się rozrastać I tak oto powstało Księstwo Połockie nie wiem, czy dokładnie tego księstwa dotyczyło, ale to księstwo powstało. Polska zniknęła. No niestety to jest jedna z najbardziej zauważalnych rzeczy. Nie ma Polski. Jest Wielka Brytania. E, to była Unia Personalna. Oni wchłonęli to niecałe jeden albo dwa lata po mm, poprzednim odcinku. Dlatego tak to się skończyło. Ale powiem Wam, że to jest bardzo dobrze. Zaraz wytłumaczę dlaczego. No i więcej nic nie ma. Ale jeszcze jest jedna sprawa. Francja i Wielka Brytania. Mam jakieś problemy z rewolucjami z tego co widzę ale jest jedna rzecz. Wypowiedziały sobie wojnę. Wielka Francja, Wielka Brytania, wojna kolonialna. Dlatego wolę mi nie mieć kolonii bo widzimy czym to się kończy. To jest y, wojna kolonialna, czyli oni się będą prali. Czyli automatycznie odpada jakieś wsparcie ze strony Francji y, w sprawie y, koalicji Albo i na odwrót odpada wsparcie Wielkiej Brytanii Albo i oni sami odpadają więc nie mam wrogów Ale teraz pozostaje pytanie Co wziąć? Czy tą małą koalicję? Czy zrobić jeden z największych błędów I zaatakować to Zdobyć to To nie będzie problem Już analizowałem ten oto scenariusz No i powiem wam że mi się trochę udał No trochę bo jeszcze go nie skończyłem Dlatego postanowiłem w tym odcinku go zakończyć postanawiają zdobyć ten oto tereny. Polski. Nie zamierzam uwalniać Polski, ale zdobyć. Zdobyć wszystkie te tereny. To jest bardzo dużo. Widzimy, że... No może dużo nie zarabiają, ale to jest zawsze jakiś zastrzyk pieniędzy. A stabilizacja mamy 759. Bardzo dużo. Niestety spadnie nam stabi stabilizacja o 3. Stabilność o 3. Ale czym to jest, kiedy... Mamy do wyboru tylko Wielką Brytanię i jej sojuszników w porównaniu do całej koalicji. Ja teraz nie będę w... wróżył, ale 200 tysięcy na pewno będzie. A ja mam 100? No 102 tysiące, no niedużo, ale zawsze jest coś. A więc zostało tylko 20 dni, żeby wypowiedzieć wojnę. No, zawsze to jest coś. Takie przygotowanie trochę. Chociaż moje wojska już dawno były gotowe. Teraz tylko wystarczy zaatakować. Złamanie rozejmu. Niestety. Musiałem złamać rozejm. Dlaczego? Na no, wszyscy o tym wiemy. A gdybym nie złamał rozejmu to miałbym całą koalicję. A tego nikt nie chce, naprawdę. Ten kto widział koalicję, ten wie, że nie chce się z nią spotkać już nigdy. No bo teraz już będziemy mieć całą Europę. Teraz podjąłem takie kroki, bardzo ryzykowne, że ja nie wiem kto by się jeszcze odważył takie coś robić. Teraz będzie agresywna ekspansja 200, 300, może 400 nawet. Czyli e, Bizancjum i Grenada odpadają jako sojusznicy. Bo to już nawet nie ma na, czo, na co liczyć. Bo co nimi zrobią? Będą dalej nas lubili? Relacje minus 200, a nagle będą nas e, lubić. No, 55 tysięcy. Nie ma tak takie dobre 55 tysięcy na sprawdzenie swojej siły wojska, wypróbowanie naszej siły militarnej na 55 tysiącach wojsk naprawdę nie mam co robić tylko walczyć z taką oto armią może uzbieram większą a może sobie najzwyklej pójdą ale w to drugie wątpię chyba wszystkie prowincje są już okupowane nie nie uda mi się nie uzbieram tak dużej armii dlatego będę musiał po prostu przygotować się na różnego rodzaju scenariusze bo Chociaż może nam się uda, dobra, może nam się uda To tutaj muszę to 17 tysięcy wziąć I ogólnie po prostu jak najszybciej chcemy przejąć te oto prowincje Uuu, na sam początek takie rewolucje Ile ich jest? On 27 na dole 50 Jak teraz dojdzie? No dobra, no nawet uda nam się Nawet nam się uda No to tutaj możemy zostawić do okupowania, czyli na 4000 nawet nie jest dużo, ale zawsze pokonamy wroga. Militarny power, ale dobra. Uuu, zwłaszcza, że tracę 20 dukatów na miesiąc, jednak mogłem to przemyśleć, a nie tylko bezmyślnie klikać, patrząc, że tam jest bardziej opłacalne, a tu nie. Nowy kardynał. Straciłem 4000, mogłem to przemyśleć, naprawdę. Mogę to przemyśleć? No dobra, to jest tylko 4000. Zarabiam, więc zawsze mogę odzyskać. Ale czymże to jest 4000? Tutaj 4000, tam 4000 i nie mam wojsk. Dobra, to będzie dławiło bunty. Ja natomiast wyślę tutaj. Jak to wygląda z punktów yy, relacyjnych? Ile mam ambasadorów? 6 Gotlandia, Genua i Bar. Naprawdę nie miałem co robić, tylko gwarantować im niepodległość. Mogę to anulować. Anuluj. I zrobię to teraz. I tak mnie nie lubią, więc nawet nie wiem po co gwarantuję mi podległość. To jest jak gwarantowanie... To jest tak jak chronienie swojego wroga. Bo to jest zawsze wróg. Bo już mnie nie lubi, więc komputer automatycznie mnie nienawidzi. Anuluj gwarancję. Pięknie, bardzo szybko zdobyliśmy to. No to teraz przegrupowanie, Ty pójdziesz do Warszawy, ty pójdziesz do Warmii. Połocka. Sandomierza, Lęczycy Wszystkie wojska reorganizuje. To jest na pewno dobre Bo będziemy wysyłać nasze wojska Pod na Norwegię Oczywiście trasy już przeanalizowałem Czyli księstwo połockie Wielkie księstwo mazo Warszawskie Moskiewskie 5 tradycji wojskowej Dobrze I tak mam chyba 40 tradycji wojskowej Nie wiem jak ja to zrobiłem ale mam to tutaj też może dławić bunty Przeanalizowałem Wielkie Księstwo Moskiewskie i Szwecja I uderzymy tak na Norwegię Niestety długa droga, ale opłacalna Mamy 6% Bremen, Bremen jak zwykle tam Dlaczego? O właśnie, muszę wziąć technologię jakąś yy, Bo dyplomatyczna technologia żadna nie jest fajna Nic mnie nie interesuje, naprawdę Więc niestety muszę się tylko zająć technologią i tyle, bo nic więcej mi to nie daje. A na pokój jeszcze uzbieram, więc tutaj nie ma problemu. Niestety jesteśmy sami. Turcy mają tu 20 tysięcy, więc spodziewam się, że zaraz uderzą na mnie. Prośba o przemasz wojsk. Tutaj zaraz wyślemy prośbę o przemasz wojsk i pójdziemy oczywiście przez moskiewskie. Szwecję do Norwegii. Czyli wychodzi na to, że nasze sojusze są nic nie warte. <laughs> Właśnie wydałem na nie wyrok. A no może jeszcze nie, ale w każdym razie zbliżamy się do tego momentu i on najlepszy dla nas nie będzie. No chociaż i tak nic mi nie mogli zaoferować takiego porządnego. Więc tu nawet nie ma się czym martwić, ale no wiecie, to jest zawsze coś. Miejmy nadzieję, że Norwegia nie ma tak naprawdę y, silnych fortów, dzięki czemu będziemy mogli w ciągu kilku miesiąc, miesięcy zdobyć jak najwięcej pro, y, prowincji. Warszawę zdobyliśmy, to już jest 10%, a zostało nam... o, dyplomat też wrócił i przez Szwecję. Ktoś może powiedzieć, dlaczego taką długą drogę wybrałem. No lepsza taka długa droga niż przez morze. A wiadomo, przez morze Wątpię, żebym wygrał. O, Szwecja się zgodziła. Konstant i Nowel. O, i straciłem Konstant. No, długa droga. Ciekawe, za ile tam dotrą. Kiedyś to pisało. Aha, teraz też piszę. Do czerwca. Bardzo długą drogę wybrałem. Że przez Danię byłoby szybciej. Ale oni się nie wyrażają zgody. No, widać, chyba jeszcze mają urazę za te stare prowincje. Które w pewnym sensie należały się mi a nie im. Więc nie wiem, czy oni się też martwią. Nie wiem, dlaczego mają też takie, a nie inne problemy. No, ale wiadomo, to jest wróg, to nie jesteśmy my, to jest komputer. On się kieruje innymi zasadami, moralnymi, jak i etycznymi. Więc tutaj nawet nie widzę problemu. Bo to jest komputer, to nie ma nawet o co... jak go rozkminiać, bo to nawet nie ma sensu. 42 tysiące, a mieliśmy chyba na samym początku 60 tysięcy. Więc tutaj widzimy, że bardzo szybko tracimy. Tracimy tylko i wyłącznie na, tych, na, tym, na tej armii. Dlaczego? Ponieważ ona walczy tutaj z, no, z nawet swoich rozmiarów wojskami. 35 tysięcy czy coś to nie jest mało. To jest naprawdę dużo. A wiadomo, oni nie odpuszczają. Przejmują prowincję za prowincją. Nawet pomimo tego, że już jest 12%. Uuu, jakaś kultura się zaakceptowała. E, zauważyłem to, że kultury... A, i tutaj chyba coś się popsuło. Coś tutaj się nie akceptuje. Saska. Saska się nie akceptuje? Hm. Na przykład austriacka się zaakceptowała. Znaczy... Dobra, mniejsza z tym. Z tymi kulturami też e, pomyślimy. Teraz sobie przypomniałam, że austriacka może podlegać po prostu pod naszą, więc nie wiem. Ale dobra. Tutaj został. No. To mnie rozwala. Jest 600 obrońców. A 14 tysięcy oblega. Naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, że to 600 obrońców broni się. Przynajmniej stawia tak yy, zacięty opór. Jak to działa? Nie wiem. Dobra, zapisuję grę. A więc musimy jak najszybciej yy, wysłać nasze wojska yy, na północ. Po prostu najlepiej, bym wysłał to 40 tysięcy już dawno tam na górę. Ale widzimy, że. No jeszcze długo to będzie trwało. Zanim oni tam dotrą. Tam ci jeszcze ledwo co dotarli, a co dopiero oni mają. Ale zniszczy armię turecką. Może jak zniszczy armię turecką wzrośnie ilość punktów do dużo. Bo widzimy, że jak to teraz będzie wyglądało, jak w tej sytuacji. Martwi mnie to, że oni nawet tyle prowincji nie chcą oddać. Dlaczego? Długość wojny. Oferta pokojowa. Wielka Brytania utrzymuje Londyn. No co z tego, że Londyn utrzymuje? No ale dobra, widać, że to jakoś... To, że nie zdobyłem stolicy wpływa na to, że yy, oni są jeszcze bardziej uciążliwi. Bo normalni to nie są. Bo kiedy ich państwo upada, kiedy wszystkie automatycznie ich prowincje wokół nich leżą w moich rękach, to oni i tak nie oddadzą ich... Tylko dlatego, że hmm, podlegają pod Londyn, który jeszcze nie upadł. To jest bardzo denerwujące. E, dlatego, że w prawdziwej wojnie aż dawno bym je przejął i powiedział, że są moje. Taka prawda. E, nikt by tego y, nie zanegował. Dlatego nie byłoby problemu. Wysyłamy 26 tysięcy teraz na północ. Po prostu jak najszybciej zdobyć Norwegię. Bo w Wielkiej Brytanii nie mam szans zdobyć. No taka jest prawda. Ja po prostu jak najszybciej chciałem yy, przejąć te prowincje. O, zmieniło się. Długość wojny wpływa, czyli musimy jeszcze powalczyć. Ja miałem 26 tysięcy, tak? Podziwiam tych inteligentów, że zaatakowali armię 40 tysięczną. A najlepsze jest to, że ja tego nie zauważyłem. Tutaj ja nie wiem czy oni w ogóle teraz będą 130 Czyli jeszcze tak gdzieś nie wiem 10 miesięcy No to fajnie, to fajnie, bardzo fajnie Po prostu jestem zadowolony z ich zachowania i ich dowództwa Bo tutaj nie leży problem we mnie, tylko leży problem w tych jednostkach dyplomatyczne 21% To z każdym dniem chyba będzie właśnie rosło No i bardzo dobrze, bardzo dobrze Rebelianci upadają i wysyłamy wszystko na Norwegię. Musimy też się mieć na baczności, że Norwegia posiada swoje własne wojska i to też tak łatwo nie będzie. Ale im szybciej zdobędziemy, tym lepiej dla nas. Mantua i Sower. Teraz jeszcze Verona. Prawda jest taka, że już niewiele czasu zostało. Fruli i Sower. Straciliśmy Fruli, ale to jest tylko 17 tysięcy. Księstwo Połockie niż Ukrainę. Ja po prostu nie wiem co się dzieje tutaj na Wschodzie. To są bardzo jakieś dziwne y, sojusze, koalicje i po prostu potęgi. Może czas najwyższy utworzyć roszczenie niektórych państw, bo tutaj widzimy, że e, nasi dyplomaci stoją z pustymi rękami, a to dobre nie jest. Dobra, na razie tyle wystarczy. E, jeden zawsze musi być pod ręką, a drugi niech jeszcze wróci, to wtedy porozmawiamy. Bo tak na razie nie ma co ryzykować. Chociaż wiecie co? No można. Ale lepiej nie. No dobra, teraz możemy wysłać. Jak zwykle kolejny kolejni kolejni. No to gdzie mogę? A tworzymy w curichu. Curich, gdzie ty jesteś? Yy, gdzieś tu. Ja nie miałem tutaj utworzonego roszczenia. Niestety martwi mnie to. Yy, z drugiej strony bo w ogóle za pierwszym razem go nie miałem. A teraz mam. Więc martwi mnie to, że musiałem napić stworzyć tamto roszczenie, żeby mieć później córich. Siła lokalnego handlu, modyfikator podatków. Handel mnie na razie nie interesuje, bo wprawdzie po co mi? E, I tak z niego nie zarabiam. Nie stawiam na niego. Po prostu nie mam szans, nawet taka dania, która jest ode mnie kilkanaście razy słabsza, e, jest ode mnie lepsza w handlu. Nawet jeśli przyjąłem te wszystkie zachodnie prowincje. Niestety nie mam szansu takiej... Dani, dlatego to nie ma sensu Co mi to da 10% ze złotówki Po co mi to A tak zawsze w podatkach znajdzie się zawsze 10, 15 Dobra to zapisuję Bardzo się cieszę z tego powodu, że zapisałem grę Ponieważ e, dokładnie niecały miesiąc po tym Wyskoczyła mi wojna rewolucyjna, znaczy koalicyjna E, musimy wziąć nową technologię Chyba, że w defensywę Zużycie na lądzie No nie wiem, czy jest lepsze, naprawdę Zwłaszcza, że nawet tutaj na północy nie mam zużycia, więc nie wiem po co to Tego biorę zwarcie No artylerii, no dobra Co prawda mam mało artylerii, bardzo mało e, 10 tysięcy ogólnie chyba Więc no, nawet nie wiem, co to mi daje Bo bonusów z, e, żadnych z tego nie mam no w praktyce też nie wiem co z tego mam. Anuluj, anuluj, anuluj. Ech, będę musiał później znowu usuwać te wszystkie komunikaty, które tak naprawdę spamią, bo nic dobrego nie wnoszą, a usunąć ich też nie mogę. Chodzi mi o to, żeby się nie pojawiały, bo to jest zawsze coś. Później będę, będę musiał ich szukać i zaznaczać, które to były, a które nie. I przywracać do porządku dziennego. Bo jak się gra samemu to o ile to nie przeszkadza, to teraz przy klikaniu na przykład y, armii czy coś takiego to uciążliwe jest, naprawdę. Y, I uciążliwe jest to, że nie mogę zniszczyć wojsk norweskich. Nie wiem, oni naprawdę mają jakieś haksy czy coś Bo ciągle mi uciekają. To jest tak zwana chyba taktyka spalonej ziemi, tylko nie wiem co ona wtedy daje. Jak ewidentnie mam przewagę nad wrogiem. Właśnie straciłem Slawonie. Przejęli ją Turcy. Toż nawet nie wiedziałam, że mam ich na swoich terenach. Nawet nie wiedziałam, że należą do mojego państwa. Znaczy do koalicji przeciwko mnie. A w tej oto wojnie, bo wiadomo, że koalicja to jest zbiór państw, które nawet nic do mnie nie mają, a jednocześnie walczą ze mną. Znaczy boją się mnie, a walczą przeciwko mnie. To jest tak zwana koalicja. Czyli nic nie zrobić, ale jednak walczyć. Nie wiem, jaki jest tego sens, ale zawsze jaki jest, chyba. Powód zawsze jest. To jest komputer, więc też musi coś zrobić. A Turcy się wycofali. Co prawda wygrali wojnę. Chyba. Z Bizancjum. Ale się wycofali. No i wiecie co? Martwi mnie to, że będę musiał olać sojusz z Grenadą i Bizancjum. Ale czego się nie robi dla wyższych celów? Dla celów, że właśnie przegrałem chyba bitwę o stolicę Norwegii. To weźmiemy połowę. No zajmą im tam do Tron. To ja przegrałem Ale na szczęście zniszczę go A jednak nie A myślałem że go zniszczę Szkurde, myślałem że go zniszczę A tak się wycofuje No widać że na północy moje wojska Coś nie mają jakoś yy, zdolności taktycznych Bo przegrywają, a wróg może w każdej chwili się wycofać Dobra, nareszcie nam się udało A jak to wygląda teraz yy, z pokojem Nie, nie biorę tego Nie chcę norweskich żadnych yy, prowincji Dlatego bierzemy, zaznaczamy sobie od jak najmniejszej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że znowu będę miał problemy z rewolucjonistami. Ale nie takie rzeczy przechodziłem. Jak widzimy, możemy wziąć pokój. I całkowicie zniszczyć nasze relacje z państwami zachodnimi. I wschodnimi, i południowymi, i północnymi. Chociaż północnymi nie wiem, co można pogorszyć. Ale żebym musiał się posłuchać do tego aby zniszczyć swojego dawnego sojusznika. No smutne. Dobra, zapisuję. A więc jak możemy zobaczyć zostało tylko niewiele, bo tylko jeden punkt do tego, abyśmy w końcu wzięli ten rozejm. Oczywiście mogę zabrać to 58 złotych, ale co? Jak mogę to i wezmę tyle. A tyle to da nam jedna bitwa pod Slawonim, a tak właściwie to odzyskanie jej spod rąk tureckich. I jak możemy oczywiście... Mamy 46. Jak weźmiemy więcej, no niestety się nie da. Yy, znaczy da się, ale już yy, więcej nie ma sensu. Więc tak, 183. No dobra, ale overtation. No, no przepraszam, no dobra, nie wiem jak to przeczytać, ale no wiecie o co chodzi? 240. No to z punktu yy, wejścia w ten odcinek yy, wracamy do punktu wyjścia. Czyli znowu do 240%. No nie wiem. Ja no w każdym razie to będą tereny polskie, no załóżmy, że zastrzyk pieniędzy dostanę Zastrzyk armii dostanę z 135 na 170 no to wtedy wiadomo no wątpię, żeby tak dużo, ale może 150 Wtedy będę miał oczywiście kolejne 30 tysięcy wojsk Bo tak widzimy, że ile mam tak właściwie Tak naprawdę mam 98 tysięcy a niby nie widać tego, ja w ogóle tego nie widzę tutaj mam 23 tysiące, nawet nie wiem gdzie to jest, yy, tutaj mamy no i właśnie z takich tego typu oddziałów wyjdzie to 70 tysięcy tak naprawdę to jest nic, dlatego potrzebujemy jak najwięcej i widzimy, że już się uzbierało 999 maksimum, dlatego musimy jak najszybciej wziąć rozejm, wziąć rozejm niestety nie masz odwrotu, klikając to nie ma odwrotu Wydam na siebie wyrok. Ale czy warto? Zobaczymy. To byli nasi wrogowie. Teraz z koalicji 10-15 państw zrobi się 80, 40, 90. Spójrzmy na to. Wielka Brytania 551, Ukraina 442. O ile te jeszcze państwa koło mnie można olać, to te państwa, które są dalej ode mnie, które tak naprawdę znienawidzą mnie teraz. Nawet moi sojusznicy, czyli Bizancjum i Grenada. Granada. Tak, Granada. Znienawidzomie. Ale raz się żyje. Anektujemy Polskę. Bo tak to było 20 tysięcy żołnierzy polskich, a tak? Nie ma nic, więc klikamy. Wyklikaliśmy. Poszło. Dobra, zapisuję grę. No i teraz tak to wygląda. Tutaj mamy Ukrainę, tu Śląsk, tutaj Węgry. A tutaj nasi yy, Więc jak to wygląda? 240 Oczywiście mogę na sam początku zredukować yy, I jak to będzie wyglądało Martwi mnie Warszawa 529 No wyczerpanie wojną nic tu nie daje Chwilę jak Podstawowy kost, yy, koszt to 280 Wyczerpanie wojną 14% i muszę zapłacić 529 a, local nobility Gdybym ja wiedział co to znaczy To widać, że to jest jakiś yy, Taki dodatek jak na przykład Czech nacjonalizm I tak to chyba działa No i niestety tak to będzie Więc wyczerpanie wojną nic nie zmieni A zapłacić będę musiał dużo Doprawdy, naprawdę dużo Więc to już pozostaje tylko mi teraz na stabilizację kraju No ja sobie z tym poradzę Oni mnie lubią Oni mnie lubią i jeszcze mi lubią, mamy z nimi sojusz. No to pięknie. Oj, zegarek zadzwonił. Jak to pięknie. 3.66. Tutaj mamy 11. I to jeszcze przyjazne. Ja mam przyjazne stosunki z nimi. Tak. Dobrze. Udało się. No dobra, bo już nie patrzę na to, bo tutaj są relacje. Czy jest takie coś jak relacje? No nie pamiętam. W jedynce i dwójce było, ale tutaj chyba nie. No niestety. Ale możemy sobie zdawać sprawę, że... Sąsiedzi. Ktoś nas w ogóle lubi? E, chyba najwyższą i najniższą opinią to jest minus 200. Tak, więc nie mam na co liczyć. Wrogowie. Nie mam. E, przyjaciele. Szwecja to jest mój przyjaciel. Muszę z nim utrzymywać coś, coś co mi... Nie... Aha, dobra. Przemarz wojsk. Okej. Okay. Ludzie. Wolny. Najlepszą opinię mam szawne. Nie wiem czemu. Inkowie, Majowie, Bizancjum No dobra, Bizancjum i granatę rozumiem, ale dlaczego na przykład e, Inkowie i Szawne? Czy ja, czymś, czy ja o czymś nie wiem? Hmm, i najlepiej, 200, 200, 200, 200 Tu było 1000? Dobra, chyba kto najbardziej mnie teraz nienawidzi? Węgry mnie chyba najbardziej nienawidzą Minus 931, e, mało Tutaj minus 700, także mało No to oni Minus 500. To kto mnie najbardziej nienawidzi z tego wszystkiego? Bar nie. Tutaj gdzieś widziałam tysiąc nawet relacji, które tak naprawdę będą Wenecja. Też cię kocham Wenecja, też. Tego naprawdę ty już nie masz nic do gadania. Dobra, więc to chyba tyle. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zdobyliśmy dużo terenów, no w każdym razie teraz możemy coś yy, zacząć robić. Zarabiamy dużo. No dobra, gdyby był lepszy król, to wiadomo. Gdyby tu było cztery, ten nawet nie wahałbym się wypowiadać wojny na zachód. Całkowicie uderzać. Bo szybko bym przejmował, przerabiał to na narodówki. A tak to muszę zbierać. I stabilizować kraj. Dlatego to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku znowu przeskoczę, ale tym razem już chyba będzie prawdziwa wojna.